czy odważę się wysłać list o 13 arkuszach. Piszę nie do kogoś, lecz do siebie. Ponieważ najwygodniej mi jest myśleć piśmiennie, więc biorę jaki bądź temat i zastanawiam się nad nim. A jednak, przyjacielu, to jestem ja, cała. Bo osobistych uczuć i komplikacji nie ma już we mnie. Po prostu. Pracowałam w 4 biurach. Za każdym razem byłam najgorszą urzędniczką w moim dziale. Uważano mnie za niezupełnie normalną, za półidiotkę, bo nigdy, przenigdy nie potrafiłam nauczyć się tego, czego wymagano. Kota, który mi się wyśnił, ściągnęłam na plan fizyczny. Mieszka u mnie od miesiąca i robi się większy. Stworzenie przybyło na ten świat co najwyżej 2 miesiące temu. Na środku jezdni, o 100 metrów od najbliższych domów, stało i namyślało się, co dalej. Spojrzało na mnie z roztargnieniem i nie ruszyło się z miejsca. Motocykl jechał i wył. Czekało. Takiego kota nie widziałam, jak żyje. Jest doszczętnie wyzuty z samozachowawczego instynktu. Fenomen. Dało się zabrać bez wszelkiego oporu ani zdziwienia, a po specyficznym tonie mruku, z jakim się natychmiast w moich ramionach zwinęło, znać było, że właśnie na to czekało tam, na jezdni, wśród aut. Trudno z takim zwierzęciem. Ma się wybór. Wziąć do siebie albo dać zabić. Oczywiście obniosłam go po całej dzielnicy, ale nikt się do niego nie poczuwał. Zabrałam go do siebie. Wiązać się musimy wszyscy. Wtedy dopiero życie nasze, nasza osobowość, nabiera pewnej wagi. Wtedy staje się czymś niezmiennym, określonym. Moje małżeństwo nie było związaniem się. Nigdy nie zwiążę się z człowiekiem, ale mogę dać się przykuć do pewnej reputacji, do majątku, do własnego domu. Dawniej, kiedy myślałam o sukcesie, pragnęłam go przede wszystkim dla siebie. Wreszcie pieniądze i wolność. Wreszcie móc znowu pokazać się i poruszać wśród ludzi. Dzisiaj słowo sukces znaczy dla mnie coś zupełnie innego. Pieniądze i zadowolenie już tylko w niewielkim stopniu. Natomiast poznanie przez publiczność, dyskusja, w ogóle wpływ na literaturę moich dzieł, a nie mnie samej. Tworzenie dla siebie samej nie ma większego sensu, dopóki nie dotrze do tych, do których jest skierowane. Nie sobie, nie mojej szufladzie, ani wszechwiedzącemu Bogu mam coś nowego i ważnego do powiedzenia, lecz światu.